Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnej lekcji kursu Unity na moim kanale. Na dzisiejszej lekcji porozmawiamy sobie o kilku bardzo ważnych skrótach tutaj w Unity, a mianowicie powiemy sobie o SRP, URP oraz HDRP. Być może kiedyś się już spotkałeś z tymi skrótami, ale w tej lekcji dokładnie sobie omówimy, na czym one polegają. Powiem tylko, że dotyczą one sposobu, w jaki gra, można powiedzieć, renderuje się na naszych oczach. Jednak zanim przejdziemy sobie do rozwinięcia tych skrótów, najpierw pokażemy sobie, w którym momencie te skróty, się pojawiają i są istotne. Ano, te skróty pojawiają się kiedy przejdziemy sobie do utworzenia nowego projektu. Tak więc ja teraz klikam tutaj przycisk New Project i kiedy tylko przejdę teraz do tego okna, to zauważymy tutaj jak gdyby kilka szablonów, które Unity domyślnie dla nas tutaj dostarcza, z których to możemy sobie swój projekt w Unity utworzyć. Tak, jak widzimy jest ich tutaj całkiem dużo, aczkolwiek ja odfiltruję je tylko na tak zwany Core, czyli można powiedzieć, że takie czyste projekty. Bez żadnych elementów na scenie, bez żadnych przykładów, i tak dalej. No, ta lista już nam się tutaj znacznie skróciła, aczkolwiek nadal jest ich dość dużo. Jak sobie teraz spojrzymy na te szczególnie tutaj środkowe szablony projektów, to zauważymy, że mamy tutaj do czynienia właśnie z dwoma wcześniej wspomnianymi skrótami: URP oraz HDRP. Brakuje nam jeszcze skrótu SRP, ale do niego przejdziemy trochę później. Dobrze, więc widzimy tutaj, jak gdyby, że podczas budowania nowego projektu mamy do czynienia z jakimiś tajemniczymi skrótami. Dodatkowo widzimy również tutaj takie bardziej. Domyślne projekty, jak 2D oraz 3D, obok których nie ma tak naprawdę żadnego skrótu. Tutaj, w przypadku tych dwóch pierwszych szablonów, czyli 2D oraz 3D, mówimy o tak zwanym Unity Built-in Rendererze, co mamy napisane dokładnie tutaj w tym miejscu. To również dość istotne pojęcie w stosunku do dzisiejszej lekcji, tak więc warto je teraz zapamiętać. Natomiast dalej widzimy, że mamy projekty 2D w wersji URP i URP występuje jeszcze w wersji 3D, a co ciekawe, HDRP występuje tylko w wersji 3D. Jak widzicie tutaj do samego dołu nie ma wersji 2D, więc widzimy tutaj już pewne różnice, że HDRP występuje właśnie tylko w tej wersji 3D. To jest wbrew pozorom dość logiczne i za chwilę sobie powiemy z czego to wynika przechodząc już do definicji tego HDRP. Natomiast uzupełniając tutaj już pod spodem mamy jeszcze kilka dodatkowych więcej tych szablonów również w kategorii Core ale jak gdyby te szablony są dla nas troszkę mniej istotne, bo jak gdyby każdy z tych szablonów korzysta w jakimś sensie z jednego z tych trzech wersji, które tutaj wcześniej, wcześniej wspomniałem. Czyli tak podsumowując, albo właśnie z built-in renderera tak zwanego, albo z URP, tak, bo te dwa szablony. Korzystają z URP albo z trzeciego z nich, czyli z HDRP. Tak więc tymi tutaj pozostałymi pod spodem szablonami w ogóle nie będziemy się zajmować, tylko właśnie podzieliliśmy sobie tak zwane render pipeliny, bo o tym właśnie w dzisiejszym odcinku mówimy, na takie trzy podkategorie, czyli built-in, URP oraz HDRP. A teraz zanim stworzymy nowy projekt, przejdziemy do dokumentacji Unity, aby wyjaśnić sobie te pojęcia dokładniej. Znajduje się teraz na oficjalnej stronie Unity, na której to rozwiniemy sobie trzy wcześniej wspomniane skróty. Oczywiście strona jest w języku angielskim, ja nie będę tłumaczył tego dosłownie, słowo w słowo, tylko po prostu swoimi słowami opiszę każde z tych pojęć po kolei. Pierwsza informacja, jaką tutaj dostajemy, jest to duży napis mówiący nam o tym, że jest to jakiegoś swojego rodzaju technologia o dużych możliwościach dostosowania sposobu renderingu. tak? A pod spodem mamy skrót SRP w nawiasie, a jego rozwinięciem jest Scriptable Render Pipeline. No właśnie, i to jest jak gdyby pierwsze z tych pojęć SRP, które wymieniłem na początku odcinka, aczkolwiek to pojęcie nie pojawiło się w domyślnych szablonach w Unity, jak zresztą wcześniej widzieliśmy, ponieważ SRP to tak naprawdę zarówno URP, jak i HDRP, które wcześniej w Unity widzieliśmy, aczkolwiek SRP jest czymś jak gdyby jeszcze bardziej ogólnym, jest czymś powyżej. SRP, tak w najprostszym tłumaczeniu, to taka nowa technologia wprowadzona przez Unity, która pozwala nam dokładniej zarządzać procesem, który odbywa się od momentu pojawienia się na naszej scenie elementów 3D, tak, grafiki, którą tworzymy, do gotowego obrazka. Czyli mam tutaj na myśli obrazka 2D, tak, ponieważ na monitorze musimy wyświetlić gotowy obrazek 2D. Oczywiście w tym procesie przetwarzania obrazu 3D do obrazu 2D zachodzi bardzo dużo procesów, od wyrenderowania obiektów na scenie, poprzez dodanie cieni oraz światła, aż po dodanie efektów specjalnych, czyli tak zwanych postprocesów. To wszystko jest jak gdyby pewnym procesem i ten proces był wcześniej, wcześniej, czyli mam na myśli tutaj starsze wersje Unity, przed użytkownikiem niejako ukryty. Po prostu Unity dostarczało taką technologię, taki sposób renderowania obrazu, no i po prostu braliśmy to co jest. Natomiast z pewną nowszą wersją silnika Unity, właśnie Unity dostarczyło tak zwany SRP, czyli właśnie ten Scriptable Render Pipeline, czyli jak gdyby proces, w którym to możemy zarządzać w jaki sposób właśnie grafika w naszej grze ma być renderowana. Od razu powiem, że taka kontrola procesu renderowania od początku do końca, jak co ma być wykonywane, jest jednym z trudniejszych zagadnień podczas tworzenia gier i Unity również o tym doskonale wiedziało. Dlatego też przyszło do nas, twórców gier, z pewną taką odpowiedzią. Tutaj poniżej mamy dalsze informacje o tym SRP, czyli mniej więcej to, co przed chwilą powiedziałem, a odpowiedź Unity, o której właśnie mówię, znajduje się tutaj poniżej, czyli właśnie w nagłówku Universal. Render pipeline. Jeżeli sobie te trzy słowa skrócimy to oczywiście otrzymamy skrót URP, czyli skrót, który wcześniej widzieliśmy podczas tworzenia nowego projektu w Unity. I czym ten URP właśnie jest? URP to jak gdyby taki gotowy, przygotowany przez Unity szablon predefiniowanych ustawień właśnie do tego SRP, czyli najprościej rzecz mówiąc, są to pewne takie, według Unity, najbardziej optymalne i dostosowane do większości urządzeń i użytkowników ustawienia, które pozwalają nam korzystać z tego SRP, ale tak naprawdę nie musimy tak naprawdę wiedzieć, jak w tym SRP w ogóle się posługiwać, jak programować i jak wygląda cały proces właśnie renderowania klatki od początku do końca, tylko po prostu korzystamy z takiego już gotowego, przygotowanego przez Unity szablonu o nazwie właśnie URP. Niezwykle prosta definicja, ale to tak naprawdę tyle. Po prostu korzystamy z dobrodziejstw SRP, ale nawet nie musimy poznawać tej technologii, ponieważ korzystamy jak gdyby już. Z przygotowanego szablonu o nazwie URP. No i jest to niezwykle przydatna rzecz. Natomiast po co nam w takim razie HDRP, którego rozwinięcie skrótu widzimy poniżej? HDRP to oczywiście High Definition Render Pipeline, co widzimy tutaj. I definicja tutaj jest dokładnie taka sama jak powyżej dla URP, ponieważ jest to po prostu przygotowany już szablon, który korzysta z SRP, ale nie musimy znać całego procesu. No więc jaka jest różnica? No bo jakaś oczywiście różnica musi być między URP a HDRP. A różnica jest po prostu taka, że URP zostało dostosowane w taki sposób, aby gry stworzone właśnie z wykorzystaniem tego szablonu mogły być uruchamiane na większości urządzeń. Również tych posiadających słabsze parametry, jak urządzenie mobilne. Po prostu URP nastawiony jest na jak największą optymalizację, ale również z zachowaniem relatywnie dobrej grafiki. Ale jest pozbawione, można by powiedzieć, pewnej ilości takich fajerwerków graficznych, pewnych najnowszych technologii graficznych, jak na przykład Ray Tracing, który tutaj nie występuje, no bo on po prostu z... by najsłabsze z urządzeń. A co do HDRP, które widzimy poniżej, no to jest właśnie jak gdyby przeciwieństwo URP, czyli po prostu ten szablon nie jest nastawiony na wydajność, aczkolwiek no nie możemy tutaj mówić, że nie jest w ogóle wydajny, bo oczywiście Unity robi co w jego mocy, aby ten szablon również był wydajny, tylko żeby był po prostu wydajny na mocniejszych maszynach. Stąd też w HDRP raczej nie będziemy budować gier przeznaczonych na na przykład platformy. Mobilne, ponieważ one są po prostu zbyt słabe, aby móc uciągnąć taki projekt zbudowany w HDRP. W HDRP będziemy budowali po prostu projekty na najmocniejsze konfiguracje PC bądź też konsole. I HDRP, tak kończąc, już wprowadza nieco więcej właśnie tych barierów graficznych względem URP. Między innymi ray tracing, ale nie tylko, bo również nieco bardziej wymagające cienie, w teorii ładniejsze i tak dalej. Za chwilę właśnie przejdę do strony, która jakby podsumowuje to, co w URP jest dostępne, to, co w HDRP jest dostępne i dodatkowo zostanie to jeszcze porównane z tak zwanym built-in renderer, czyli tym, co widzieliśmy wcześniej w Unity, co nie zostało tutaj wymienione, no bo ten built-in renderer, który w Unity pokazywałem, nie ma nic wspólnego z SRP. SRP tyczy się ściśle tych technologii, właśnie URP i HDR. RP. Stąd też o tym built-in rendererze tutaj nic nie było, ale za chwilę będzie już w dokumentacji Unity. Tutaj schodząc niżej, nie ma już jakichś takich kluczowych informacji. Można sobie obejrzeć filmiki, oczywiście w języku angielskim, które podsumowują te technologie. I to tak naprawdę tyle. Ja teraz przejdę do drugiej podstrony. Jestem już na stronie dokumentacji Unity. Na której to stronie Unity podsumowuje w takich tabelkach to co jest dostępne w danych poszczególnych sposobach renderowania, czyli pierwsze mamy tutaj do czynienia właśnie z tym built in Render Pipeline, to co widzieliśmy w Unity oraz URP i HDRP, to co widzieliśmy przed chwilą na stronie. Tych podstron, co widać tutaj po linkach powyżej jest bardzo dużo, więc tutaj Unity porównuje tak naprawdę każdy jeden szczegół, co jest dostępne, a co nie i tak naprawdę no warto sobie to przejrzeć samemu. Tak naprawdę, jeżeli interesuje was jakaś konkretna opcja, można to sobie wyszukać, bo wątpię, żeby ktoś sprawdzał tutaj wszystko, ale tak pobieżnie sprawdzając sobie te opcje można dojść do pewnych takich wniosków, a mianowicie w większości przypadków, jeżeli porównujemy sobie tabelki Build in Render Pipeline oraz URP, to zauważymy, że one są do siebie bardzo zbliżone. Z reguły to HDRP odstaje względem tych dwóch poprzednich, wprowadzając nieco więcej opcji. I to jest o tyle ważne, ponieważ Unity ma taki cel, o którym jasno sygnalizuje, że w w przyszłości ten URP, czyli ten szablon nastawiony na większą optymalizację, ma zastąpić całkowicie ten tak zwany built-in render pipeline, ponieważ robi się on już powoli trochę przestarzały, tak? On kiedyś był do wszystkiego, a jeżeli coś jest do wszystkiego, no to wiadomo, dokończę sobie sami. Więc w przyszłości jest całkiem możliwe, że built-in render pipeline w ogóle zniknie, a w jego miejsce pojawi się URP, tylko Unity chce mieć wcześniej jeszcze pewność, że URP będzie całkowicie kompatybilne wstecz z tym built-in Render pipeline. Stąd też może wynikać ten wniosek, który przed chwilą właśnie Wam przedstawiłem, że większość z tych tabelek, pierwsza i druga, ze sobą się pokrywa, bo są to w zasadzie dość podobne sposoby renderowania do siebie. Tutaj HDRP będzie odstawą, ponieważ jest to oczywiście silnik, sposób renderowania nastawiony na największe efekty graficzne. Jeżeli sobie tutaj porównamy na przykład występujące shadery, to zauważymy, że tych w HDRP jest po prostu nieco więcej. Tak, Szczególnie tych bardziej wymagających, te, które w teorii dają nam lepszą grafikę, jak już wcześniej powiedziałem, i na koniec jeszcze jedna taka, można powiedzieć ciekawostka, bo kiedy przejdziemy sobie z kolei do takiej zakładki jak 2D i UI, to zauważymy nagle, że sytuacja troszkę się odwraca, bo to w WRP i w tym starszym Build in Render Pipeline większość opcji jest dostępna, a przy HDRP mamy napis No, czyli po prostu niedostępne. Tak więc od razu widzimy to, co zresztą widzieliśmy wcześniej w oknie Unity Hub, że HDRP nie będzie najlepszym pomysłem do tworzenia gier 2D, bo jest to po prostu troszeczkę nadmiarowe używać silnika graficznego nastawionego na Bariery graficzne do grafiki 2D. Do grafiki 2D zdecydowanie powinniśmy używać tylko i wyłącznie URP. Bądź jeżeli nadal chcemy wspierać starszą technologię, no to Built In Render Pipeline. Dobrze, wrócę teraz do Unity Hub i utworzymy sobie nowy projekt. Za chwilę powiem, jaki to będzie projekt. Zanim jeszcze wybiorę szablon, którego sobie tutaj użyjemy do utworzenia nowego projektu, słowem krótkiego podsumowania. 2D i 3D korzystają z trochę przestarzałego systemu renderowania, czyli tak zwanego built-in renderer'a. Stąd też tych dwóch pierwszych opcji powinniśmy używać moim zdaniem obecnie tylko do nauki. Z kolei dwie kolejne opcje, czyli URP, dają nam już nieco lepsze możliwości graficzne, bo między innymi jest Tutaj domyślnie już dostępny tak zwany shader graph, czego nie ma w tym domyślnym built-in rendererze, co za chwilę sobie pokażemy, właśnie tworząc nowy projekt. No i jak gdyby w rp tak naprawdę możemy budować gry na dowolną z platform, ponieważ rp jest nastawione na wydajność i taka gra. Powinna nam wystartować, ruszyć nawet na najsłabszych urządzeniach, takich jak urządzenia mobilne. Natomiast przechodząc już do ostatniej opcji, czyli HDRP, no to HDRP powinniśmy używać tylko i wyłącznie wtedy, po pierwsze, jeżeli mamy pewność, że nasza gra ma być uruchamiana tylko i wyłącznie na najmocniejszych platformach, czyli tutaj, tak jak wcześniej mówiłem, na pc bądź też na konsolach, i dodatkowo w tym miejscu powinniśmy mieć pewność, że sobie z tym HDRP poradzimy, ponieważ HDRP ma nieco więcej ustawień względem URP, i built in renderera, nieco więcej zaawansowanych ustawień graficznych, które po prostu trzeba obsłużyć, trzeba wiedzieć, jak działają. HDRP korzysta również z nieco innego systemu tworzenia materiałów, oczywiście nieco bardziej zaawansowanego, tak więc taki projekt będzie wymagał nieco więcej pracy i zdecydowanie nie polecałbym tego projektu na początek, jak również w ramach nauki, ponieważ może okazać się zbyt przytłaczający dla osób początkujących. Dobrze, ja do tej pory mój kurs tak naprawdę prowadziłem na tym domyśle, Built-in rendererze. Natomiast od dzisiejszej lekcji większość projektów będzie tworzona już w URP, ponieważ to ten render pipeline na dłuższą metę przez Unity będzie wspierany. Nie ma to znaczenia większego, czy to będzie 2D, czy też 3D, to oczywiście w zależności od gry, jaką będziemy tworzyć. Ja teraz wybiorę sobie przykładowo tutaj projekt 3D, podam tutaj jakąś nazwę projektu, czyli powiedzmy URP test i utworzę sobie taki właśnie nowy projekt, aby po prostu pokazać czym się różni, a co wspólnego ze sobą mają URP oraz built-in render pipeline. Mój nowy projekt stworzony w URP właśnie się załadował. No i jak można zauważyć, no podobieństw względem tego build in renderera jest całkiem dużo, tak? No scena wygląda podobnie, całość sprawia wrażenie bardzo podobnego, aczkolwiek są oczywiście pewne różnice już tutaj na samym starcie, które widzimy, a mianowicie tutaj w hierarchii od razu mamy wpisany jakiś obiekt global volume i ten obiekt służy tak w skrócie między innymi do postprocesów, procesów URP właśnie takie post -processing już domyślnie gdyby dostarcza w tym domyślnym build-in rendererze, było trzeba sobie te postprocesy. procesy Najczęściej doinstalować z pakietu menadżera. Tutaj w URP one są jak gdyby dostarczane już od samego początku. Możemy tutaj na prostym przykładzie pokazać, że faktycznie to działa. Przejdę teraz do zakładki Game, bo Tutaj będzie to lepiej widoczne. I na przykład mogę dodać sobie takiej winiety. Tych efektów oczywiście jest tutaj dużo więcej. To nie jest na ten moment poradnik, oczywiście do efektów. O tym wszystkim będziemy sobie mówili dokładniej w osobnych lekcjach. Aczkolwiek chcę pokazać, jak dużo fajnych opcji, jak gdyby już na starcie URP właśnie nam daje względem tego domyślnego build in renderer'a i na przykład tak sobie tutaj dodałem efekty zmiany kolorów i na przykład dla lift Dodamy sobie taki odcień nieco bardziej czerwony i od razu widzimy, jak prostym sposobem nasz wynikowy obraz tutaj się zmienia. Tutaj na dole, w asetach również mamy trochę nowości, no bo widać, że tych folderów jest troszkę więcej. Ja tutaj wszystkiego dokładnie nie będę omawiał, tak jak już mówiłem. Tutaj w pliku ReadMe na przykład możemy sobie przejść do kilku przydatnych linków, jak forum, dokumentacja, OURP i tak dalej. Więc może to na początek okazać się faktycznie przydatne. Dobrze, nie omawiamy tych szczegółów, żeby ten odcinek nie był aż taki długi, bo to. Nie o tym dzisiejsza lekcja miała być, tylko na koniec jeszcze pokażę faktycznie jeżeli klikniemy sobie prawym przyciskiem myszy create to już tutaj widzimy dużo więcej asetów, które możemy stworzyć domyślnie przez Unity, nie instalując wcześniej żadnych dodatkowych paczek. Już tutaj URP przychodzi z wieloma dodatkowymi asetami których po prostu w build in rendererze nie było. Ja tutaj pokażę jedną z takich największych nowości, które tutaj w URP, jak również w HDRP występują, a mianowicie jest to Shader Graph, który pozwala naprawdę na dużo różnych ustawień. On służy nam po prostu do tworzenia takich, można by powiedzieć, w skrócie, bardziej zaawansowanych materiałów. Ja tutaj sobie utworzę Lit Shader Graph, nazwę go domyślnie i przejdę do otwarcia. Jak widzicie, kiedy przejdę do otwarcia takiego asetu, to otwiera mi się tutaj zupełnie nowe okno w Unity. Jest to okno poświęcone tylko edycji, właśnie tego shader grafa, i tutaj za pomocą tak zwanych node'ów możemy sobie tworzyć jakieś bardziej zaawansowane materiały. Tutaj mamy podgląd, w tym momencie jest to najbardziej domyślny materiał, jaki tylko może być, ale możemy tutaj wprowadzać wiele różnych modyfikacji aby stworzyć różne zaawansowane materiały, na przykład animowane i tak bo na to Shader Graph pozwala. Dobrze, tyle to tak naprawdę, jeżeli chodzi o dzisiejszą lekcję, której celem było przedstawienie pojęć takich jak SRP, URP oraz HDRP oraz wykazanie różnic względem właśnie URP oraz HDRP i porównanie całości jeszcze do tak zwanego Built-in Renderera. A w kolejnej lekcji jeszcze troszeczkę nawiążemy sobie do tematu właśnie URP i Built-in Renderera, ponieważ w następnej lekcji pokażę Wam, jak z tego built-in renderera, czyli tego, którego używaliśmy do tej pory, przenieść projekt na URP i wbrew pozorom jest to dość proste. Ale to w następnej lekcji, do tego przejdziemy, a jeżeli ten odcinek Wam się podobał, to standardowo liczę na łapki, komentarze oraz subskrypcję mojego kanału. Cześć i do usłyszenia w trakcie kolejnych lekcji kursu Unity na moim kanale.